Kiedyś ktoś zapytany, czym jest czas, odpowiedział: Wiem, czym jest czas, ale kiedy mnie pytasz, to nie wiem. I widzicie, czas to pewnego rodzaju symulakr, czyli symulacja czegoś, co nie istnieje rzeczywiście, ale jednocześnie wpływa na nasze życie i jednocześnie wywołuje realne odczucia, mimo że jest to tylko myśl. Bo widzicie, czas kojarzymy z zegarkiem, prawda? Jednak czym jest sam zegarek? Zegarek to zbiór liczb, który rejestruje zmiany w naszej rzeczywistości. I rejestruje je poprzez wskazówkę, która się rusza. Ale ta wskazówka mogłaby dowolnie się ruszać. Dalej by była zmiana, nieważne gdzie by się ruszała, prawda? Więc zegar nie jest czasem. Zegar jest tylko cyfrowym przedstawieniem czasu, idei czasu. Bo widzicie, to, gdzie czas się zaczyna, to tutaj. I ja wiem, że to nie jest łatwe do zrozumienia przy pierwszym zetknięciu się z tą teorią. Tak samo nie jest to zbyt intuicyjne. Zwłaszcza, że do tej pory, w zależności jak długo żyjemy, tak długo mieliśmy postrzeganie czasu jako czegoś rzeczywistego, co istnieje, co jest częścią fizyki, prawda? Fizyka używa jak najbardziej czasu do opisywania zmian, jakie zachodzą w rzeczywistości. Tak samo jak zegar. Po prostu jest to reprezentacja pewnego konceptu. Jednak gdy symulakr, czyli ta symulacja pewnej myśli, jest brana zbyt dosadnie, zbyt dosłownie, to zaczynamy czuć, że jest to coś realnego, coś, co można mieć albo nie mieć. No i teraz właśnie pojawia się ten problem, że w dzisiejszej cywilizacji to nie wirusy są największym problemem, lecz nasze własne myśli, które urzeczywistniają coś, co rzeczywiste nigdy nie było. I każdy z nas pewnie raz w życiu przynajmniej stwierdził: Nie mam czasu. Nie mam czasu. Przepraszam, nie mogę tego zrobić, bo nie mam czasu. Nie zrobiłem tego wczoraj, bo nie miałem czasu. Chciałbym ci naprawdę pomóc, ale nie mam czasu. Znamy to, prawda? Ja też tego używałem nieraz w życiu, przyznaję się bez bicia. Jednak paradoksalnie zawsze mieliśmy rację, mówiąc to. Bo nie da się mieć czegoś, co nie istnieje. Mieć czas to mieć miejsce w swoim życiu na niezaplanowane działanie. Mieć czas to robić to, co się chce. Mieć czas to być szczęśliwym. Mieć czas to cieszyć się z tego, co się ma i chcieć tego, co się ma. Mieć czas to jest być w jedynym rzeczywistym punkcie, jaki istnieje, czyli tu i teraz. Bo przeszłość znamy jedynie tylko dlatego, że istnieją myśli, które nazywamy konkretnie wspomnieniami. Więc jeżeli wyczyściłbym wszystko z tyłu głowy, co nazywam przeszłością, wspomnienia, gdyby tam nie było w ogóle myśli, w
tamtym kierunku. To czy przeszłość dalej istnieje? Czy może wpływać na mnie, czy może mnie budować? Gdy wpadam w amnezję, to czy wpływa na mnie to, co się wydarzyło w przeszłości? Być może fizycznie, ale nawet jeśli, to i tak psychicznie nie jestem w stanie tego zrozumieć, że coś na mnie wpłynęło, więc nie czuję tego. A teraz przyszłość. Przyszłość to są wszelkie wyobrażenia na bazie tego, co już przeżyliśmy. Z pamięci. Wyobrażenia na temat tego, co może się wydarzyć. Jeżeli jest 8 rano, a my o 12 mamy egzamin na prawo jazdy. Dla mnie to był jeden z najbardziej stresujących egzaminów w życiu, dlatego używam go jako przykładu. Mamy o 12 egzamin na prawko. I o 8 nie zdajemy prawka. Nie mamy wokół siebie egzaminatorów, nie siedzimy w samochodzie, nie trzymamy ręk na kierownicy. Jednak mamy cudowną zdolność do kreowania przyszłości w swojej głowie. I jeżeli chcemy, możemy również manifestować ją w rzeczywistości, jako coś fizycznego. Przecież tak wszystko powstaje, prawda? Każdy pomysł. Tesla tak powstał, jeśli chodzi o samochody. Tesla sam, twórca, tworzył tak projekty, mówił, że jeżeli coś w głowie działa, to działa też to w rzeczywistości. Więc tam manifestuje się to, co może być. I teraz pytanie tylko, jak z tego korzystamy? I czy faktycznie my decydujemy o tym, co będzie? Czy nasze myśli pokrywają się z tym, co my robimy i co chcemy, żeby się działo? Czy może jedynie siedzimy o tej 8 rano, czekając na ten egzamin za 4 godziny, myślimy, Boże, 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 patrzymy na zegarek, na ten zbiór cyfr, który tak naprawdę nic nie znaczy. I mówimy, Jezus Maria, za 4 godziny egzamin. I myślimy o tym, już to wszystko w głowie kipi i jest tam cała wizja tego, jak to może wyglądać, jak może pójść źle, bo na tym najczęściej się skupiamy, prawda? Bo wydaje nam się, że tkwi w tym jakieś bezpieczeństwo. Jeżeli przewidzimy wszystko, co może pójść źle, to jesteśmy bezpieczni, bo się zabezpieczyliśmy. Tylko pytanie brzmi, czy wystarczy nam 4 godziny, żeby przewidzieć wszystko, co może pójść źle? Czy wystarczyłoby nam nawet całe życie, żeby przewidzieć w jednej sytuacji dosłownie wszystko, co może pójść źle? Więc ten proces jest nieskończony. I zaczyna się martwienie. Dlatego ja jako przyszłość zawsze oceniam, jeżeli już zaczynam się martwić, to po prostu oceniam, jaka jest najgorsza z najgorszych metod, sytuacji, scenariuszy, co najgorszego może się wydarzyć. I się z tym godzę. Wtedy już kończy się proces myślenia. Jeżeli wyobrazisz sobie najgorszą z możliwych opcji, jaka może się wydarzyć i się z nią pogodzisz mentalnie, to już przyszłość zostaje tylko w sferze umysłu i nie przeszkadza ci w życiu tu i teraz, czyli w rzeczywistości. Więc widzicie, to, co jest tu i teraz, to zmiany, ciągłe zmiany. Pantarei, masę filozofii na ten temat mówi. Zachęcam was gorąco do czytania przeróżnych filozofii, do otwarcia głowy na wszystko, co jest przedstawione przez kogoś, bo skoro dla mnie miało coś sens, jak to robiłem, to dla kogoś też na pewno wszystko ma sens, jak coś robi, prawda? Więc wystarczy spróbować zrozumieć i nie skupiać się na słowach, tylko spojrzeć na to, na co te słowa wskazują. I wtedy, prędzej czy później, rozumiemy, że teraz i tu jest wieczność, tu nigdy nie było czasu, po prostu jest tu i teraz, a to tu i teraz ciągle się zmienia. Ruch ręki to są też zmiany, to co leci na twoim ekranie, wyświetlane piksele to są zmiany tu i teraz. Natomiast cała przeszłość i cała przyszłość to nasze myśli. I w momencie, gdy proces myślowy się kończy,
to czas znika. Dlatego jeżeli ktoś się dziwi, że ludzie mogą medytować 6 lat nawet, albo 14 godzin, albo nawet dla kogoś może być niewyobrażalne medytować przez godzinę, to wyjaśnienie tkwi właśnie w tym aspekcie rzeczywistości. Tu jest właśnie pies pogrzebany. Tu można właśnie zauważyć, jak to działa. Bo gdy siedzisz i przestajesz skupiać uwagę na swoich myślach, to zaczynasz po prostu być tu i teraz. A tu nie ma poczucia czasu, ponieważ poczucie czasu to jest kolejna rzecz, która właśnie nam mówi, że czas istnieje. Bo mamy poczucie tego czasu. Jednak, tak jak już wspomniałem, czy mielibyśmy poczucie czasu, gdybyśmy nie mieli pamięci w ogóle na temat tego, co po kolei się działo. To nasze wspomnienia, jak klatki filmu ułożone, co się po kolei działo. I to nam daje poczucie ciągu czasu, że idziemy w jakimś kierunku czasowym. Jednak zachęcam Was do bardzo głębokiej analizy tego. Nie wierzcie mi, nie ufajcie mi, absolutnie nie zgadzajcie się ze mną. Ja przedstawiam tylko tutaj pewien punkt widzenia. I teraz Wy możecie go poczuć albo nie, bo to doznanie będzie faktycznym rozumieniem. Jeżeli Wy tego nie doznajecie, to możecie się z tym zgadzać, nie zgadzać, wierzyć w to, nie wierzyć, ale to nie ma znaczenia. Widzicie, zbliżają się święta i będziemy dawać ludziom różne prezenty. I być może wielu z nas nawet stwierdzi, że dam komuś swój czas, poświęcę swój czas jako prezent dla tej osoby. To proszę, nie poświęcajcie nic, bo nie musicie, to jest raz. Nawet gdyby czas istniał, to nie musielibyście go poświęcać. Po prostu bądźcie naprawdę tu i teraz. Tu i teraz. Towarzysząc tym, których kochacie. Nie rozpraszając się na myślenie o tym, co było i o tym, co może być. Tylko bądźcie w prawdziwym teraz, przepełnieni miłością wśród bliskich. I to jest dla mnie, bo tylko o tym mogę mówić, dla mnie jest to najpiękniejszy prezent, jaki można w sobie obudzić. Bo nie trzeba go dawać. Wystarczy go mieć, wystarczy go pokazywać i pozwolić innym z tego czerpać.